Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Kochani moi, dzisiaj sobota, jak zawsze dzień dedykowany Matce Najświętszej. Wczoraj piękne uroczystości koło Bergamo, 50 lat małżeństwa Aldo i Marise. Wielu przybyło, ale jakże niesamowitym było to, by w dzień Święto Narodzenia Matki Bożej móc być w tej świątyni w Bergamo, tam, gdyby ktoś był, niedaleko stacji kolejowej, znajduje się Kościół Matki Bożej Niepokalanej, Łaskawej. I tam spędziłem dłuższy czas, a przede wszystkim w tej kaplicy cudu Jezusa, który właśnie miał tam miejsce w 1608 roku, dokładnie 30 kwietnia o godzinie 10. Pan Jezus powstaje pod krzyżem na wizerunku, zmienia szatę. Jak wielu z was mogło to również zobaczyć, ale niesamowitym jest to, że na Jego dłoniach pojawiają się rany. Rany już później, które były po zmartwychwstaniu, po ukończeniu swojej misji, ale przede wszystkim po ukończeniu cierpienia, bólu, krzyżowania i później zmartwychwstania. I ktoś mnie pyta, czy my musimy cierpieć? Takie pytania zadano mi teraz w tych dniach, kiedy, jak wiecie, przebywam w Italii jeszcze kilka dni. Miałem możliwość bycia w szpitalach w Neapolu, również i w innych miejscach, spotkać chorych. Dzisiaj, w tę sobotę, mówię sobie, Panie Boże, no przecież nie mogę siedzieć teraz do południa, trzeba pójść do chorych. Byłem w szpitalu. Moi drodzy, to nie trzeba wchodzić nawet na salę. To wystarczy usiąść na ławce przed szpitalem jako ksiądz i zobaczyć, że ktoś smutny, że ktoś potrzebuje pomocy. I tak się dzieje. I błogosławieństwa. Moi drodzy, mam ze sobą tutaj Matkę Bożą, woda z Lourdes. Po to właśnie, by pobłogosławić, by modlić się w ten jej dzień. Za mną napis Pronto Soccorso, a więc Izba Przyjęć. Moi drodzy, to miejsce pierwsze. I tak pobłogosławiłem to miejsce i sobie pomyślałem, właśnie to jest to miejsce pierwsze, jakie spotyka człowiek, który potrzebuje pomocy. To Pronto Soccorso, czyli właśnie SOR, natychmiast trzeba stwierdzić, co jest, jaki stan pacjenta. Tak sobie pomyślałem, czy my mamy takie Pronto Soccorso jako ludzie wierzący, jako ludzie właśnie idący za Chrystusem. Czy my w ogóle mamy o tym świadomość, że każdy z nas potrzebuje takiego Pronto Soccorso, bo przecież są różne chwile, sytuacje. Przed chwilą odwiedziłem w szpitalu Marielle, która, a w zasadzie imię ma Maria, która już w tym szpitalu jest kilka dni tylko pod kroplówką. Nie może nic spożyć. Nie funkcjonują jelita. Kolejna osoba obok. Błogosławiłem kobietę, która mówi, chcę umrzeć. Ja chcę, Ojcze, umrzeć. Błogosławiłem ją. Ona naprawdę mówi, mam dosyć cierpienia. Mariela mówi, tyle się modlę, proszę Pana Boga, a jednak już tak długi czas i lekarze wciąż nie wiedzą, co jest. Ileż takich ludzi, moi drodzy? I właśnie każdej soboty szczególnie chcę im polecać Matce Bożej tych właśnie ludzi. Szczególnie ich ofiarujemy. Dzisiaj sprawowałem mszę świętą w naszej kaplicy, tutaj niedaleko stąd, bo znajduje się w regionie Veneto. Tutaj w szpitalu, przed szpitalem, w właśnie
Bassano del Grappa, gdzie już przybywam kolejny raz, moi drodzy. No nie może tak być, żeby siedzieć. Trzeba pójść do tych, którzy usiedli, może wyszli na to słońce. Właśnie przed chwilą rozmawiałem też z panią. Nikt jej dzisiaj nie odwiedził. Wyszła na chwilkę w ten sobotni dzień. Mówię, no widzi pani, to sobie porozmawiamy. Jakże to jest ważne. Moi drodzy, jest we Włoszech taki wolontariat dla chorych. Ludzie świeccy tworzą organizacje, otrzymują pozwolenie, by zwłaszcza w sobotę, w niedzielę, kiedy no, nie idą do pracy, pójść właśnie pełnić taką posługę wśród chorych, aby z nimi porozmawiać, aby ich wesprzeć. Jakże ważne byłoby to. No właśnie, z takim napisem pronto soccorso spirituale, czyli natychmiastowa pomoc duchowa. Duchowa, bo ktoś jest blisko, bo ktoś jest tu dla ciebie. I tego tak bardzo potrzeba, moi drodzy. Myślę, że taki wolontariat zrodzi się kiedyś w Polsce. Nie tylko wolontariat, że zbieramy finanse na jakieś różne też bardzo ważne sprawy dla chorych, ale wolontariat, by dać to, co każdy może dać. To przede wszystkim czas. To przede wszystkim możliwość bycia obok. Chociaż, moi drodzy, jest nieustannie też ryzykowne. Dzisiaj do szpitala musiałem założyć maskę, ponieważ będąc w Neapolu, w innych miejscach, lekarze mówią, że no nie ma jakiegoś alarmu, ale wciąż jest gdzieś choroba covidowa, choroba płuc i ludzie mają problemy, zarażają się różnymi bakteriami. Kochani moi, to czas taki niepewny, dlatego tym mówniej chcieliśmy właśnie ofiarować coś z siebie dla innych. Myślę, że ta katecheza dzisiejsza, kochani moi, sprzed szpitala tu w Bassano del Grappa, zaledwie 12 kilometrów od kaplicy świętego Antoniego, gdzie pełnię posługę tutaj raz w miesiącu, gdzie mogę spotykać ludzi, gdzie mogę z nimi rozmawiać, gdzie mogę ich wysłuchać. I tak wszędzie tego, moi drodzy, potrzebują. I wszędzie, nawet w zwykłym hotelu, kiedy przychodzę, pamiętam teraz, gdy byłem w Pimonte, koło Graniano w hotelu. Na recepcji wszedłem. No oczywiście, że nie od razu wiedzą po dokumentach, że ktoś jest księdzem, ale mówię, proszę, ja jestem księdzem i chciałbym odprawić mszę świętą tam, gdzie jest zasięg internetowy, bo to jest często problemem. No i ten moment czasu, ponieważ no nie w każdym miejscu to można uczynić. I mówię, jestem księdzem. Gdy tylko to powiedziałem na tej recepcji, młode osoby zaczęły natychmiast rozmawiać. Potrzebowały, moi drodzy, pomocy. Zaczęła się rozmowa. Najpierw, że chcą błogosławieństwo, a później dłuższa, dłuższa rozmowa. Także widziałem, jak ci ludzie łakną, by ich ktoś wysłuchał, by ktoś ich pobłogosławił. A później to już, jak byłem tam 2 dni w tym hotelu, to za każdym razem, gdy przychodziłem, musiałem pobłogosławić ich. Uśmiechali się, ale robili znak krzyża. Czyli zawsze, zawsze trzeba nieść to błogosławieństwo. I dlatego niech tematem, którym przewodnim tego dzisiejszego spotkania naszego, tej małej katechezy, właśnie, buongiorno. Allora, widzicie, przechodzą ludzie. Niech tematem tej katechezy będzie właśnie to, czy ja poświęcam komuś czas, czy daję coś, by drugi poczuł się właśnie blisko. To nie znaczy tylko o ten czas pomiędzy dwojgiem ludzi zakochanych, wtedy to bardzo fajnie, bo jeden do drugiego lgnie.
ale czas dla kogoś, kogo nie znasz, dla kogo spotkałeś pierwszy raz, moi drodzy. Właśnie to jest ta modlitwa do Matki Bożej zawsze, którą odmawiam. Maryjo, poprowadź do Jezusa, ale też poprowadź do tych, którzy potrzebują dzisiaj błogosławieństwa, potrzebują dzisiaj dobrego słowa, potrzebują mnie. Tak bardzo więc, moi drodzy, musimy sobie to uświadomić, jak ważnym jest to. Jak ważnym dzisiaj tutaj w naszej kaplicy świętego Antoniego, tę dzisiejszą sobotę, będziemy mieć całe popołudnie również i katechezę w języku włoskim, tą, którą mówię teraz do Was, zapewne powtórzę o godzinie 17, ale w języku włoskim. Natomiast wieczorna modlitwa, adoracja Pana Jezusa, zawsze wspólny różaniec i msza święta, która kończy to popołudnie, ale też wielu przyjdzie wcześniej, by porozmawiać, by przystąpić do sakramentu pokuty. I tak będzie jutro, w jutrzejszą niedzielę. Moi drodzy, jutro już Was zapraszam na godzinę 11 na mszę świętą z kaplicy świętego Antoniego, gdyż po południu zawsze jest ten czas dla tych, którzy mieszkają tutaj, którzy przebywają tutaj na północy Włoch, z różnych regionów, bo przecież i przebywają niektórzy z dalsza, gdy się dowiadują, ale też później, tak jak w poniedziałek, będę w Brescia, to już kilkadziesiąt kilometrów stąd, też u chorych. Następnie również będę gdzieś tam znów koło Bergamo, w domu tak bardzo wielkich czcicieli świętego Szarbela, którzy przybywają do nas, do Florencji, tam koło Jurze. No i w tym samym dniu również msza święta w miejscowości Castelnuovo del Garda, w domu modlitwy świętego Szarpela obok jeziora Garda. No a we wtorek oczywiście chcemy wspólnie uczcić w kaplicy świętego Antoniego tutaj na północy właśnie krzyż. Chcemy wspólnie uczcić. Z tym krzyżem przemierzam teraz drogę tu w Italii, z krzyżem z Medjugorje, po to właśnie, by każdy z nas mógł jeszcze bardziej odczytać to przesłanie krzyża, że cierpienie to zaproszenie, ale cierpienie też dar dla wielu, bo przemieniło ich serce, bo pobudziło ich, by wierzyć, by zmienić swoje życie. Cierpienie to również nieraz czas głębokiej refleksji nad sensem życia naszego. Dlatego, moi drodzy, niech ten czas dzisiejszy będzie czasem takiego właśnie zgłębiania w swoim sercu jednej prawdy. Czy ja umiem dzielić się sercem z drugim człowiekiem? Myślę, że dzielenie się sercem można by nazwać taki sor duchowy. Tego życzę Wam i sobie, byśmy nie zapominali, że wszędzie czeka ktoś, kto potrzebuje naszego dobrego spojrzenia, dobrego serca, kto potrzebuje, byśmy emanowali pokojem, ale my ten pokój musimy mieć w sobie, a ten pokój uzyskuje się tylko przez jedność z Chrystusem. Chciejmy więc tak właśnie iść i zbliżać się do Jezusa taką właśnie mocą i siłą, taką wolą naszą, a tego uczy nas Matka Boża. I niech na ten właśnie czas tego uczenia się wciąż teraz spłonie spłonie błogosławieństwo na Was, na każdego z Was, którzy w tej chwili wysłuchaliście tych kilku słów katechezy takiej zwykłej, prostej, by iść i szukać potrzebującego człowieka, który cierpi. Nie tylko, że jest tu w szpitalu, ale cierpi wewnętrznie. Rozmawiałem z ludźmi, są tacy ludzie, którzy mówią: oczywiście mam chorobę,
chorobę fizyczną, proszę Ojca, ale w zasadzie do domu, gdy wrócę, to cierpienie nie ustaje, bo tam w moim domu już nie ma miłości. Przyjmijcie zatem błogosławieństwo, żeby trwać w tej wierności, tej jedności razem. Niech was błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.